Witam Państwa serdecznie ponownie. Bardzo się cieszę, że możemy się spotykać po raz kolejny. Omówiliśmy sobie poprzednio okres panowania króla Lecha X, popularnie zwanego Lestkiem, oraz kilka słów powiedziałem też o Wrocisławie, jego starszym bracie, który panował tylko kilka lat, ponieważ zginął w zasadzce na Pomorzu. Dzisiaj powiemy sobie o królu Ziemomyśle, który urodził się około 900 roku naszej ery. Podobnie do poprzedników był ochrzczony we wczesnym dzieciństwie, które w większości spędził w Grzybowie, a więc był kolejnym chrześcijańskim królem piastowskim obrządku cyrylosłowiańskiego, czyli właściwie cyrylometodiańskiego, czyli słowiańskiego, tak należałoby to powiedzieć. Pasowany na rycerza już był w kraju, nie wyjeżdżał do szkół rycerskich poza tereny piastowskie, tak jak jego poprzednicy, głównie z tego powodu, że rozpadło się państwo wielkomorawskie, a te kontakty między Piastami a Morawianami były kiedyś bardzo częste, nawet również rodzinne. Dlatego też kończył szkołę rycerską w Żninie i tam został pasowany przez swego ojca na rycerza. Bezpośrednio po pasowaniu przeprowadza razem z ojcem wyprawy na Pomorze Środkowe i na Pomorze Gdańskie. Nie były to typowe może wyprawy wojenne, ponieważ zarówno Pomorze jedno, jak i drugie było podporządkowane Piastom, ale chodziło o to, żeby bardziej związać te tereny z pozostałą częścią rdzennych terenów piastowskich z jednej strony, z drugiej strony zawrzeć taką bliższą koalicję z księciem słowiańskim. A generalnie chodziło o to, żeby zacząć rozbudowywać piastowską flotę wojenną, bo dotychczas tam, gdzie były stocznie na Pomorzu Środkowym, no i Gdańsku oczywiście również, budowano raczej statki handlowe, natomiast w tym momencie, gdy zbliżało się zagrożenie ze strony duńskiej przede wszystkim, no ale częściowo również szwedzkiej, należało zacząć budować statki wojenne, ponieważ tamte państwa miały dosyć liczną flotę wojenną. Natomiast w tym czasie, gdy gościli na Pomorzu, starszy brat Ziemomysła, Wisław, był już troszkę wtedy bardziej doświadczonym rycerzem i poprowadził samodzielną wyprawę na wschód. Niestety zginął w tych walkach. W związku z tym po powrocie do kraju ojciec wysyła Ziemomysła na wyprawę odwetową, bo takie były zasady, że brat musiał pomścić brata. Na tą wyprawę odwetową na wschód zaproszono również książąt sandomierskich, i wspólnie z nimi odbyła się bardzo taka skuteczna wyprawa, powiedziałbym, pod względem wojskowym. Ale jednocześnie była to wyprawa, która okazała się bardzo znamienna dla dalszego życia króla Ziemomysła. Dlatego, że wracając z tej wyprawy, zakochał się w siostrze obu braci sandomierskich, Bogusławie. No i wtedy wyprawiono im bardzo huczne wesele. Jak huczne było to wesele, to może świadczyć o tym to, że echa tego wesela do dnia dzisiejszego przetrwały w mojej rodzinie. No trzeba przyjąć, że musiała być tam niezła impreza, ale Państwo doskonale wiecie, że Słowianie lubili się bawić i lubią się bawić nadal. Kolejne wesele powtórzono w Poznaniu, ponieważ była taka zasada, że pierwsze wesele u Panny Młodej, drugie u Pana Młodego. Na tą imprezę do Poznania zjechała się cała rodzina sandomierska, ale nie cała wyjechała z tego wesela, dlatego że Ziemomysł bardzo zaprzyjaźnił się z młodszym bratem księcia Włodzisława, Mściwojem, z którym razem walczyli na wschodzie. W związku z tym Mściwój został u Piastów i nawet w momencie, kiedy Ziemowit został królem, mianował go naczelnym wodzem swoich wojsk. U Piastów została również siostra Bogusławy Dobrosława, która niedługo potem wyszła za mąż za syna wojewody gnieźnińskiego i również już na stałe została u Piastów.
Siemomysł jako król został wybrany na prawomocnym wiecu lechickim w 921 roku. Wówczas miał 22 lata. Trzeba przyznać, że panował dosyć długo, chyba najdłużej ze wszystkich piastów, bo panował 36 lat. Ale w dosyć młodym wieku był wybrany, więc ojciec wyznaczył mu czterech doradców. I mamy tu pewną ciekawostkę historyczną, ponieważ wyobraźcie sobie Państwo, że znamy nazwiska tych doradców. Pierwszym z nich, chyba najważniejszym, był Zbirut Starża, starosta gnieźnieński właśnie. Drugim był Radomir Wcielejów, kasztelan kruszwicki. Następnym był Dersław z Jastrzębca, kasztelan sandomierski. I kolejnym był Zbisław z Kurnika, a więc kasztelan poznański. Chodziło o to, żeby ci jego doradcy byli jak najbliżej jego, więc to byli ci, którzy zostali wybrani z rdzennych ziem piastowskich, a jednocześnie należy podejrzewać, że byli chyba to jedni z najbardziej znanych rycerzy, z najbardziej znanych ludzi możnych w tamtych czasach. Dlatego też zostali doradcami Ziemomysła. W momencie objęcia władzy Ziemomysł znalazł się w trudnej sytuacji. Przede wszystkim dlatego, że w 919 roku powstaje agresywne państwo niemieckie. Wówczas to władcą zostaje Henryk I z saskiej dynastii Ludolfingów. Wykorzystał osłabienie prowincji lechickich, ponieważ zachodnie prowincje lechickie już nie były tak bardzo związane jak kiedyś ze swoim królem. Nadal królowie piastowscy byli królami lechickimi. Natomiast te zależności niestety się już znacznie rozluźniły, o czym Państwu już kiedyś mówiłem. Wykorzystując rozluźnienie tych zależności, uderza najpierw na ziemie serbskie i trzeba przyznać, że była to zbrodnicza walka, ponieważ niemieccy rycerze chrześcijańscy likwidowali całe rodziny serbskie. Zabijali dzieci, zabijali kobiety i pustoszyli prawie całkowicie te tereny. Natomiast po spustoszeniu tych terenów, tej ludności, która została, po prostu narzucano niewolnicze warunki bytowania. Następnie ta zbrodnicza polityka Drang nad Ostem ujawniła się w momencie, kiedy Niemcy zaatakowali słowiańskie ziemie pomorskie, głównie ziemię wyzymirską, ziemię myszyńską, a więc jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli od Arkony na Rugi aż do Hamburga nad Łabą. Następną taką agresją, też bardzo zbrodniczą, była agresja margrabiego Hodona. Herona, przepraszam. Najpierw po podstępnym wymordowaniu 30 książąt słowiańskich najeżdża południowe ziemie słowiańskie, w tym również ziemię lubuską i zgorzelecką. Natomiast muszę dodać, że na ziemi zgorzeleckiej i lubuskiej zetknął się już z odporem ze strony rycerzy piastowskich, dosyć zdecydowanym, także dalej już nie poszedł. Trzeba przyznać, że król Ziemowit nie był typem agresywnego wojownika. Być może dlatego, że wstrzymywali go również jego doradcy w takich zapędach, powiedzmy, bardziej agresywnych, ale był bardzo dobrym gospodarzem. Poczynił znaczne inwestycje grodowe, inwestycje obronne. Wybudował pierwsze budowy kamienne i również umocnił w sposób kamienny grody obronne. Przede wszystkim budował kamienne wieże, budował kamienne rezydencje, budował kamienne kaplice. Do dzisiaj możecie Państwo oglądać to na przykład w Gieczu. Te budowle, które są również na Ostrowie Lednickim, to były rozpoczęte właśnie przez króla Ziemomysła. Te jego budowle były przebadane archeologicznie, i prace archeologiczne na temat, kiedy były przebudowy poszczególnych grodów, kto przebudowywał, jak to się działo, jest opisane w naszych publikacjach archeologicznych, także jeśli ktoś chce, może sobie do tych publikacji sięgnąć. Największą zasługą chyba króla Ziemomysła było to, że wybudował bardzo obronny gród Santok.
gród niemalże ryglowy, który zabezpieczał tereny piastowskie zarówno od północy, jak i od zachodu, ponieważ został wybudowany w widłach Warty i Noteci. Trzeba przyznać, że Zielmomysł podjął kilka wypraw wojennych również samodzielnie, między innymi w koalicji z Chrzanami oraz z Rederami. Utrwalił jak gdyby swoje panowanie na terenach pomorskich zachodnich oraz w pewnym sensie również obronił ich przed atakami Gerona. W międzyczasie, gdy bawił na Pomorzu, na tereny południowe piastowskie uderzyły takie grupy plemienne, koalicyjne, bieleckie, częściowo wodrzyckie, niektóre plemiona też południowe. W tym momencie udało się nawet podejść pod Poznań. Raczej to trzeba przyznać, że była to taka wyprawa upieszca, ale wtedy przeciwko tej wyprawie dał im odpór książę Mściwój, szwagier króla Zielmomysła, który zatrzymał całą tą nawałę. Mało tego, wziął do niewoli wszystkich książąt, którzy się wybrali na tą wyprawę. W związku z tym, po powrocie swoim, król Zielmomysł zarządził wyprawę odwetową, głównie przeciwko Wieletom, ale wracając z tej wyprawy, utrwalił swoje panowanie na terenach łużyckich i na terenach Lubusza. W ten sposób utrwalił granice swoich wpływów na tych terenach i muszę przyznać, że od tego czasu rozpoczęły się takie już bardziej rodzinne kontakty piastów z Łużyczanami, głównie z Łużyczanami Dolnymi. Dochodziło do licznych małżeństw, poczynając właśnie od Zielmomysła, kończąc na Bolesławie Chrobrym. I trzeba przyznać, że były to bardzo udane małżeństwa, ponieważ piastowie traktowali Łużyczan jako swoich ziomków. Mówiłem Państwu kiedyś, że Leszkowie, którzy wędrowali na pałuki, po drodze zostawili część swojej grupy na terenach właśnie łużyckich i to są ich ziomkowie Dolni Łużyczani. Mówiłem Państwu również, że język Dolnych Łużyczan jest najbardziej podobny do języka polskiego. Podsumowując, rządy króla Zielmomysła należałoby powiedzieć tak, że owszem, poszerzył nieco terytorium państwa, ale przede wszystkim umocnił je gospodarczo i wojskowo. Oczywiście nie był to, jak mówiłem, typem agresywnego wojownika, jak chociażby jego ojciec, ale nie bał się przedsięwziąć wyprawy wojenne tam, gdzie było to konieczne. Między innymi właśnie na wschód, między innymi również na zachód. Największą jego zasługą jest to, że wybudował bardzo obronny gród Santok, gród ryglowy, który zabezpieczał tereny piastowskie zarówno od północy, jak i od zachodu. Mało tego, później swoją obronę tych terenów na tym grodzie oparł Mieszko, o czym jeszcze będziemy sobie mówili dosyć dokładnie. Podzielił obowiązki hetmanów swoich oraz wojewodów, a także zwiększył znaczenie ich uprawnienia, więc oni stawali się bardziej samodzielnymi możnymi już w tym momencie. Wprowadził jednocześnie jednolity podział administracyjny i wspólne zasady zarządzania na podległych terenach. Bił też własną monetę, właściwie własne monety, bo i solidy, i braktety, a więc w ten sposób podkreślił niezależność swojego państwa. Wtedy było to bardzo ważne. Na zachodzie po raz pierwszy również za jego czasów pojawiła się łacińska nazwa Polonia, jako nazwa dla naszego całego kraju. I też chciałbym o tym wspomnieć. Na tym bym zakończył, jeśli chodzi o króla Zielmomysła. Natomiast oczywiście będziemy mieli jeszcze inne spotkania. Będzie jeszcze taki panel, gdzie będę odpowiadał na pytania. W związku z tym będziemy do niektórych wątków na pewno wracali. Dziękując Państwu za dzisiejsze spotkanie, chciałbym zaprosić na następne, właściwie dwa następne spotkania, które poświęcimy synowi Zielmomysła, Mieszkowi I. Ale nie tylko jemu, bo również będziemy omawiali jego braci. Także dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam do następne spotkania. No i do miłego usłyszenia, do miłego zobaczenia. Dziękuję bardzo serdecznie.